Dzień dobry, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że znowu ze mną jesteście. Ja przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, taką reakcją na nowy teledysk na Comeback 80s, bo... Och Jezu, tak się cieszę, że nie macie pojęcia. W międzyczasie, w ogóle pomiędzy tymi świętami, nowym rokiem i tym wszystkim miałam bardzo dużo pracy, więc bardzo Was przepraszam, ale po prostu filmiki się nie pojawiały. Ale teraz już troszkę mniej będę miała pracy, więc myślę, że będzie tych filmików więcej. I bardzo Was przepraszam od razu za mój głos, ponieważ jestem przeziębiona i mogę mówić dosyć mocno przez nos. Po prostu mam wszystko tutaj mega po prostu zapchane i... Tak, teraz już jest dobrze, ale przed nowym rokiem, w sensie w Sylwestra zachorowałam. Jeszcze poszliśmy do znajomych, ale ja już się czułam taka wiecie, taka dętka. A już później po Sylwestrze na nowy rok zachorowałam. Także tak mi się zaczął nowy rok. Mam nadzieję, że u Was lepiej. Jeśli tak, no to bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że spędziliście też święta super, w gronie rodzin dostaliście dużo prezentów i po prostu było miło, przyjemnie i wypoczęliście. No. Dobra, to słuchajcie, nie przedłużajmy, bo ja nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać na 80s. Nie mogę. Bardzo, bardzo, bardzo czekałam na ten dzień. Odliczałam już dni, godziny, minuty i sekundy do ich comebacku, więc lecimy. Okej, jeszcze w międzyczasie, zanim zacznę oglądać, bo ja nie mam jakby wątpliwości, że to będzie cudne. Nie wiem, czy wiecie, ale bo nie każdy ma mojego Instagrama. Jeśli jeszcze nie macie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Na dole Wam zostawię link do mojego Instagrama. 80s wskoczyło na mój upant. Tak, bardzo, bardzo, bardzo długo się starali, ponieważ ja 80s znam właściwie od debiutu, także już rok ponad. Natomiast ja zaczęłam ich słuchać około 7-8 miesięcy temu, tak bardzo, bardzo mocno. I gdy wypuścili piosenkę Promise, ja po prostu się zakochałam. Ja stwierdziłam, no nie, no nie, po prostu 80s. Pozamiatało mną, natomiast później jak był ich comeback z piosenką Wave, no to ja już mówię, to ja już jestem kupiona, po prostu byłam kupiona. Był jeden duży problem, bo wszyscy mi się oni podobają. Do tej pory mam bardzo duży problem, ponieważ naprawdę mam jednego biasa, a właściwie już został moim UB i jest to Hongjung. Natomiast miałam bardzo duży problem, ponieważ na samym początku po prostu wszyscy mi się podobali i nie miałam pojęcia, kogo wybrać sobie za biasa. No i tak było, że w międzyczasie właśnie Hongjung dawał różne zdjęcia i różne były teledyski właśnie 80s i wiele, wiele innych rzeczy i poznałam bliżej Hongjunga i stwierdziłam, że po prostu on musi stać moim UB, że sorry Jimin, nie możesz być jedyny. Jimin już wiecie, 3 lata był praktycznie jedyny, więc teraz stwierdziłam, że czas na ciebie. Czas na ciebie, Hongjung, dajesz. Dobra, i jeszcze jedna ważna rzecz, bardzo Was przepraszam od razu za to, jeśli będę wymawiała źle ich imiona. Po prostu jestem tragiczna, jeśli chodzi o koreański. Dla mnie ten język jest po prostu dosyć trudny i ja nawet sobie ćwiczyłam wymowę imion 80s przed tym filmikiem, ale nie wiem, czy mi wyszło, więc bardzo Was przepraszam od razu za to i nie gniewajcie się na mnie za to i nie hejtujcie. To już chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, także możemy zaczynać, lećmy, bo ja już się nie mogę doczekać, bo już to, żeście mnie po prostu chcieli spoilerować mi na Instagramie. Nie można tego robić, nie można. Dobra, lecimy. Ja już mam tutaj przygotowany mój telefonik. A, w ogóle pokażę Wam, jaką mam piękną tapetę. Kto jest na tapecie? Hongjung. Od razu przepraszam za wszystkie dźwięki, które będę wydawała. Dobra, zrobimy głośność i oglądamy. Thank you.
Okej, już mi się podoba, jest super. Okej. Sun. Dobra. O Jezu. Jezu. Dobra. Oddychaj. Oddychaj, to jest tylko teledysk. Oddychaj, to jest tylko teledysk. Ale jest coś, czuję, że to będzie po prostu wałkowane do końca wszechświata. Jezus, te włosy jego. Są mgła chodzi. Że Jungho z tym swoim głosem nie mam słów. Jezu, ryczałam się do szczęścia. Josang, dostałeś w końcu jakiś tekst? Może, piłno? Jezu, Juno super wygląda, mega. Super. To zamiatali, słuchajcie. Okej. Jezu! Okej. Co się właśnie zadziało? Spotkali się 80s z Hala Hala? 80s z dzisiejszymi? Jejku, ale wyglądają cudownie, matko, pięknie, te kapelusze, Jezu, okej. Okej, to się właśnie zadziało.
Słuchajcie, nastąpił koniec chyba ery Treasure. Tak mi się zupełnie wydaje. O matko. A wy już widzieliście ten dysk, po prostu nie mam słów. Po prostu rozpinałam się, rozmazał mi się pewnie makijaż po prostu ze szczęścia, ze wszystkiego. Jezu. Cudowne, po prostu. A powiem wam, że ten sun na samym początku to jest cudo. Ja się tak cieszę, że... tak się cieszę, że on był właśnie tak na samym początku, mega to było. Nie mam słów. Wszyscy po prostu pozamiatali. Jak dla mnie to... pozamiatali. Coś cudownego. Wzięła rąbdziąga po prostu. Wzięła rąbdziąga po prostu. Wzięła songu. Ile? Juno. Wszyscy. Po prostu wszyscy. Coś cudownego. Dobra, bo ja mam to oglądała teraz po prostu do końca życia. Nie mam słów, słuchajcie, po prostu pozamiatane i uważam, że mam nadzieję, że 80s w tym roku na wszystkich galach, na wszystkich mamach i na wszystkim innym po prostu wygrają główną nagrodę, po prostu zasługują na to, tak ciężko pracują i po prostu są cudowni i... Dobra, co ja więcej będę mówiła? Słuchajcie, już myślę, że czas kończyć ten filmik, bo myślę, że będzie mega długi moim zachwycaniem się i mam nadzieję, że filmik wam się podobał i napiszcie, co sądzicie w ogóle o 80s, o comebacku i który comeback 80s podobał wam się najbardziej, bo ja chyba nie potrafię wybrać swojego ulubionego, chociaż ten jest po prostu bardzo, bardzo mocny, bardzo mi się podobał. Dobra. Dobra, dobra, kończymy ten filmik. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach, także pa, pa!